Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj omówię, zrecenzuję opakowania czekolad. Zebrałem tutaj całą masę czekolad i pogrupowałem je na kilka kategorii. I pierwszą taką kategorią są czekolady właśnie wykonane, czy opakowania oczywiście, wykonane w tym stylu. A jaki to jest styl? To jest taki główny nurt. Takie zdjęcia czy taki wizerunek, w ten sposób się promuje wiele firm i jest po prostu wiele reklam telewizyjnych i te na przykład przelewania się tej czekolady, rozpływanie się, rozbryzgi czekolady, to wszystko właśnie jest wzięte również z reklam telewizyjnych. Także mamy bardzo prosty układ, mamy logotyp, mamy czekoladę i ewentualnie jakiś dodatek, ewentualnie tutaj są rozbryzgi mleka i jest to taki, można powiedzieć, główny nurt i te czekolady niczym się kompletnie nie różnią, to znaczy mówię cały czas o opakowaniach oczywiście. Załóżmy, że jedna firma wykonała reklamę czy opakowanie w tym stylu, nie wiem, która akurat właśnie tutaj, ale jedna zrobiła w tym stylu i wszystkie po prostu już kopiują. Nawet taka najmniej znana, to jest jakaś niemiecka produkcja, to jest firma, chociaż nie, to jest Eurovita, spółka ZO i to opakowanie jest najmniej jakby interesujące, najgorzej tutaj wygląda, jeżeli od strony wizualnej. Nawet te krawędzie czekolady wyglądają, jakby po prostu były z wyrobu czekoladopodobnego. I rzeczywiście tutaj producent podaje, że oprócz tłuszczu zawiera także tłuszcze roślinne. Więc skąd się tutaj wzięła ta czekolada? No po prostu wizualnie pretenduje do tych bardziej takich, można powiedzieć, znanych Goplana, Wedel, Milka i Alpen Gold. Mamy tutaj również czekoladę z Biedronki, ona się nazywa Magnetic. No jest to wyrób firmy Wawel i są to dobre czekolady, akurat mogę je z całą pewnością polecić. Ta cena jest niewygórowana, a nie poczucie jeszcze różnicy, ale przecież nie chodzi o to, żebym ja reklamował jedną czy drugą firmę. Akurat tak się składa, że niektóre są tanie i dobre, a niektóre po prostu są tanie i ohydne. I to po prostu trzeba wypróbować. Natomiast tu również mamy dość estetyczne wykonanie, wpisujące się właśnie w ten nurt właśnie, taki główny nurt, jeśli chodzi o opakowania czekolad. Także wszystkie te czekolady również są zaopakowane w ten sposób, że mamy tutaj takie skrzydełka. Wszystkie czekolady mniej więcej mają takie same wymiary. Ta wydaje się grubsza, tutaj mamy 102 gramy, a ta wydaje się jakaś taka cieńsza, bo ta ma 90 gramów. I pozostałe mają wszystkie 100 gramów, tak? Ta 100 gramów. Nie, ta jeszcze ma Goplana, ma 90 gramów i ta również ma 90 gramów. Trudno tutaj rozróżnić, te opakowania są tak zrobione, że musiałby jedno obok drugich być, żeby można było zorientować się, które jest wagowo większa. No ta wydaje się taka po prostu wyższa, wizualnie wydaje się większa. To jest taki główny nurt. Drugim gatunkiem są czekolady gorzkie, czy drugą kategorią nazwijmy to, ale nie jest to wcale druga kategoria. Raczej to są, można powiedzieć, no, uważa się, że są to lepsze czekolady. Po prostu zawierają większą ilość kakao. Wawel ma 90% kakao w zawartości. Goplana i Magnetic, czyli wyrób Biedronki, 60%. Te czekolady również mają takie skrzydełka ułatwiające otwarcie. Ta czekolada wydaje się najfajniej tutaj zrobiona, mimo że ma taką przedziałkę, jest prawa strona i lewa strona, ale to wydaje mi się najbardziej estetycznie zrobione. Natomiast zwróćcie uwagę, że ta czekolada ma 100 gramów, pozostałe mają 90 gramów, a wydaje się, że ta jest ogromna, że ta czekolada jest ogromna, a ta na przykład i ta lub ta są bardzo małe, a to jest tylko 10 gramów. No wszystko to przez jakieś sprytne tutaj no, takie wykonanie, żeby wydawało się, że tej czekolady jest więcej. Wydaje się po prostu ta czekolada na 150-200 gramów, tak właśnie ona tutaj wygląda i to jest taka oddzielna kategoria. Te czekolady są mniej więcej tak pakowane, żeby łatwo było je rozróżnić, że to są czekolady gorzkie.
Kolejną kategorią, którą ja tu oczywiście stworzyłem, są czekolady premium. Mamy tutaj Lindt, mamy tutaj Luximo, to jest Biedronka i mamy Baltic White Sky and Coffee. Oczywiście to jest wierna kopia tej czekolady, czyli można powiedzieć, jest to taka podróbka, no legalna jak widać, czekolady Lindt. Mamy złoty napis, mamy zastosowaną kolorystykę białą, czarną, mamy duże kontrasty tutaj. Tu również mamy pieczęć złotą. No, ta czekolada wydaje się ogromna, bo ta czekolada waży 200 gramów, ta waży 100 gramów, ta waży dwa razy więcej od tej, ale nie sądzę, że jest dwa razy lepsza. Jeśli chodzi o smak, to mam tutaj spore wątpliwości, ponieważ jak widzicie, już tej czekolady nie ma, to jest puste pudełko. Natomiast wiem, na co stać czekoladę Lindt, to tak nawiasem mówiąc w zasadzie. Nieco inaczej jest zrobiona czekolada, którą ją zaklasyfikowałem do czekolad premium firmy Baltic. Również tutaj mamy niebieski kolor, który jest takim kolorem, można powiedzieć, no, w pewnych kręgach traktowany jako premium. Mamy tutaj duże kontrasty, mamy powiedzmy żółte, złote, tutaj mamy złote elementy i jest to czekolada również, która ma 149 gramów. Wyraźnie ona jest taka gruba, mięsista. Mięsista, nie wiem, czy czekolada może być mięsista, ale tak właśnie takie sprawia wrażenie. Złoty napis Baltic i rodzima zresztą firma z Gdańska. I zwróćcie uwagę, że te opakowania nie są już robione tak jak te, ze skrzydełkami, z takim czymś po prostu, tylko są zapakowane w ten sposób. Daje to wrażenie takiego podarunku, takiego pakunku, no czegoś po prostu z wyższej półki.